Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Mateusz Cichocki w Widłach Trzech Rzek, a to już mój kolejny film. Kochani, znajdujemy się nad rzeką Wisłą, w tym samym miejscu co ostatnio. Jak już wiecie, byłem tutaj w lany poniedziałek, połowiłem co prawda certek, krąpi, jakiś sap, ale nie złowiłem żadnego dużego leszcza. No i dzisiaj mamy środek tygodnia, jest nieco bardziej szaro, być może robaki wyszły z ziemi, bo cały dzień padał deszcz i być może na nich żerują te duże leszcze. Ja sobie takie robaki ukopałem w domu i mam nadzieję, że one zrobią robotę. No i cóż, nie przedłużam. Zachęcam Was do subskrypcji, śledzenia moich mediów społecznościowych, a ja cóż, biorę graty i mam nadzieję, że będziecie oglądać bardzo fajny film. Maszyneczkę też sobie weźmiemy, ale później. Najpierw trzeba zrobić zanętę. Trochę mi zostało z wczoraj, ale niedużo. Zrobimy trochę jeszcze zanętki. No dobra, wędki rozstawione, wszystko gotowe, to posiedzimy sobie tutaj z 3 godzinki i zobaczymy, czy coś podejdzie w ten wieczny dzień. Tutaj oczywiście zanęta lorpio plus sensas, mam też ofiarnie wykopane robaczki, zobaczcie, kopałem je dzisiaj przy wszystkich podmorówkach na podwórku, ale są tego warte. No i tutaj jeszcze kilka pinek, żeby je zabezpieczyć, żeby za bardzo nie spadały z haka i cóż, oby jakiś leszcz się nam tutaj poświęcił. Dzisiaj sapy wypuszczam, nie chcę się z nimi bawić, do wody. Jest ryba. Dobre, solidne branie, całkiem przyjemna. Mimo, że wieje. Zobaczymy, co to. Może ten zaległy leszcz, co wczoraj nie chciał brać. Tak, leszcz. Super. Zobaczcie, jakie to pogoda ma znaczenie. Była lampa, nie brały. To nie leszcz, to chyba krąb, tylko taki wielki. Boż. Zobaczcie, jakie to pogoda ma znaczenie. Była lampa, duże ryby nie brały. Dzisiaj się zrobiło szaro, ponuro, deszczowo i ryby biorą. Super, łowimy dalej. Krąb. Kolejny krąb. Uwolenie.
O, ale branie, kurde bele, zobaczcie, jakie branie. Chciałem wam powiedzieć, że jest szaro i może deszczowo, ale warto zawsze sobie posiedzieć nad brzegiem rzeki i zobaczcie, było branie, zaraz zobaczyłem, czy ta ryba tam jest, bo może się odbiła. Było mocne trącenie i przestało brać, ale zobaczymy. Może jest wiecznie, może jest szaro, może i ta pogoda nie zachęca do siedzenia nad brzegiem rzeki, ale mi się podoba, jest niesamowity klimat, jest wiosna, drzewa się zazieleniły w dwa dni i pamiętam, że kiedyś też przyjechałem sobie tak po południu na ryby i od rana wiało, cały dzień wiało i w ten wiatr te ryby nie chciały brać, ale pod wieczór się uspokoiło i wtedy trzasnąłem chyba trzy duże leszcze. I może tak teraz też będzie, że za chwilę przestanie wiać i będą fajne rybki. Ubrania są cały czas, nie wiem czy widzicie. Wędka cały czas drży, tylko pytanie, co to za ryby. Ryba. Sobie nagrywałem jakieś przewitki, sceny. No to chyba fajna ryba. Zaraz zobaczymy, co to tam idzie, bo coś idzie. Może nie fajna, to pewnie jakaś certa, bo to takie bicie czuję. Nie, krąb, ale całkiem przyzwoity. Trzeba przyznać. Niesamowity, piękny zachód słońca. Właśnie do takich chwil warto sobie siedzieć nad tą Wisłą, gdy nikogo nad nią nie ma. Jakoś rybkę holuję, chyba będzie to już prawie ostatnia. Jeszcze z jeden rzut. Co to jest? Krump. No i dobra kochani, to by było na tyle, oczywiście nie popisałem się, ale jakieś ryby wpadły, ręka rybą śmierdzi, także nie przedłużam, dziękuję, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, wkrótce będą nowe produkcje, będzie się działo, dlatego subskrybujcie, śledźcie mój kanał, bo ja będę się starał tworzyć tutaj dla was prawdziwe, takie wiślane, naturalne wędkarstwo.